Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w dzisiejszej audycji chciałbym połączyć temat sakrum i profanum. Co w takim potocznym rozumieniu oznacza, że sakrum no to są rzeczy święte, można powiedzieć, a profanum to są rzeczy takie przyziemne, zwykły świat, można powiedzieć rzeczy przyziemne i śmierdzące osoby, bo będzie też o. Troszeczkę o panu Kononowiczu, który w obecnej chwili może już nie żyje. Daj, panie dobry Boże, żeby żył. Ym, no ale o tym sobie jeszcze będziemy rozmawiali. No, tak powiedziałem, bo tak wypadało. Więc chciałbym państwu jakby yy, połączyć te dwa tematy. Jaki będzie z tego efekt? No, cóż, prawdopodobnie gówniany, bo jeśli do garnka z cudownymi owocami, z jakimiś sosikami, naprawdę z drogimi, fantastycznymi, zdrowymi odżywczymi produktami, wrzucimy kawałek czyjeś kupy, czy to będzie kupa sławnej osoby, czy nieznanej osoby, jakakolwiek kupa, to wiadomo, że cały garnek będzie do wywalenia. Jeżeli więc temat sakrum brukam tematem profanum, to można by powiedzieć, że cała audycja będzie sprowadzona do tematu profanum. No ale sam jestem ciekawy, jak Państwo to ocenią, więc zacznę może z szacunku od strefy sakrum. Mówi się, i ja sam to często mówiłem, że jeśli przyjmiemy pewne założenie, że wszystko co powstało, czyli już wiemy, że nie, nie istnieje tylko nasza planeta, ale istnieją też galaktyki, w których tych planet i gwiazd jest miliony, czasami miliardy, to samych tych galaktyk, które się gromadzą ze sobą w olbrzymie ilości, czyli gromady galaktyk, to tego jest miliardy i tak naprawdę nie wiadomo ile tego jest. Ponieważ tego jest tak dużo, a nasze metody badawcze są tak słabe, że tylko widzimy miliardy galaktyk. Może nawet używam jedną miarę wielkości mniej. Ale to jest taki obłęd, jak człowiek o tym pomyśli. Pomyślcie Państwo, nawet jedna galaktyka to jest coś, co trudno ludzkim rozumem ogarnąć. Jedna galaktyka, miliony gwiazd i planet. Jedna galaktyka, nasza, to droga mleczna, to jest taki ogrom. A tych galaktyk. Mówi się coraz otwarcie, że być może, być może jest ich nieskończona ilość. Mało tego, to wszystko, co w ogóle jak człowiek myśli, to nie jest tak, że tylko taki prosty chłopak jak ja mdleje myśląc o tym, ale najwięksi astrologowie, przepraszam, astronomowie, nie astrologowie, sami mówią, że no, mindfuck, tak? no, nazywa się tak, jakby się umysł zatrzymywał. Żyjemy w czymś tak nieprawdopodobnie rozległym, tak skomplikowanym, że wydaje się niewiarygodne to, co mówią ateiści, przynajmniej moim zdaniem, że to powstało przypadkiem. Więc jeśli stworzymy pewne założenie, że to nie było przypadkiem, yy, przypadkiem, no to przypadkiem, no to wiadomo co może. No ktoś w mordę może dostać przypadkiem, ale żeby takie cuda astronomiczne się działy, które są opisywane, chociaż zdaniem fanów Sanjay to jest tylko taka, Makieta narysowana, bo Ziemia jest płaska. Czy nie wiem, jak oni sobie to tłumaczą, czy że ktoś to narysował, tak, czy to jakiś hologram jest. Tak czy inaczej, żyjemy w tak nieprawdopodobnym ogromie, że no, no człowiek głupieje, tak? Jak sobie Państwo wyobrażą, ja w tym nie jestem żadnym specjalistą, ale proszę sobie wpisać galaktyka, galaktyki, planety. I zobaczycie Państwo, w czym my właściwie żyjemy i jakie my mamy prawo mówić o sobie istoty rozumne. Bardzo trudno jest mi uwierzyć, że w takim ogromie nic nie ma, zwłaszcza, że mówi się coraz więcej o takiej teorii, że, że tych wszechświatów, których my w ogóle jednego nie jesteśmy w stanie ogarnąć umysłem, że ich też może być nieskończona ilość. To w nie do zrozumienia, prawda? Więc jeśli przyjmiemy pewne założenia, no ale ateista powie, że to wszystko się przypadkiem stało, a sam nie kontroluje ani swojego ciała, ani swojej podświadomości, ani układu nerwowego, nie wie, co jest w Ziemi, nie wie, po co żyje. Nie wie, co jest w Ziemi. Tysiące kilometrów w głąb naszej planety. Zakłada się tam, no, że jest piec, tak, na samym Jądrze mam taką ciekawą książkę. czy tam. Natomiast wkręca ono się na 12 kilometrów. W 1983 roku Rosjanie. Na 12 kilometrów i było już 200 ileś tam stopni Celsjusza. A to ma ponad 4000 czy więcej. Mam książkę, przepraszam za te błędy. To nie chodzi o to, czy się pomylę o o nawet kilkaset metrów, czy nawet kilka kilometrów. Chodzi o to, że to jest otchłań. I taki gościu chodzący po planecie, który nie wie, co jest nad nim, co jest pod ziemią, nie wie, co jest w oceanach, bo w oceanach można batyskafę opuścić, jest potworne ciśnienie panujące na przykład w kilkunastokilometrowym rowie mariańskim. Te ciśnienie tego słupa wody jest straszne. I... Opuszczano, tak? Opuszczano, opuszcza się kamery, ale no to, to, to w jednym punkcie. A oceany to jest ponad 70% kuli ziemskiej. My nie wiemy, co jest w oceanach. Domyślamy się, co może być w kuli ziemskiej, ale tego nie wiemy. Wiemy tylko mniej więcej, co jest na Księżycu plus, minus, na Marsie. No to, co zdjęcia jakieś były robione. Tak więc, szanowni Państwo, taki, taki ludzik, który nic nie wie o sobie, Ludzi, który ma naukę, która nie, nie umie wyleczyć mu zwykłego przeziębienia, musi chorować 7 dni i ten ludzik śmie mówić o tym ogromie, że to powstało przypadkiem. Rozumieją, czy, pa, czy Państwo w ogóle rozumieją ten absurd ateistów? Ja wcale nie jestem wierzący w jednego z dziesiątek czy kilkudziesiąt tysięcy bogów na tej planecie, bo bogów się tworzy dla pieniędzy. Kapłani tworzą bogów dla pieniędzy, żeby mieć władzę nad ludźmi, bo to jest po prostu rynek. Młodzież chce nowoczesnych smartfonów, więc im się je produkuje z gadżetami. A ludzie mają potrzebę, boją się umierania, boją się tego, co będzie po śmierci, więc przychodzi gościu, który wymyśla sobie Boga, mówi, że jest przedstawicielem tego Boga i mówi, że będzie dobrze, tylko musicie tutaj chodzić, płacić. No z tego się żyje, no jest rynek, jest potrzeba, jest odpowiedź na tę potrzebę. Więc to nie jest tak, że ja przeciwstawiam kogokolwiek ateistom, tam ci też nic nie wiedzą, którzy są w religii. Więc ja zakładam, że być może Istnieje jakaś nieprawdopodobna potęga. Ja lubię na tę istotę mówić zegarmistrz. Zegarmistrz, który czy to wprowadził w ruch, czy to stworzył, czy to nadzoruje, nie mam bladego pojęcia. Ale czuję i zdaję sobie z tego świadomość, że to czucie może być po prostu moją potrzebą. Potrzebą posiadania sensu życia. Bo może nie ma zegarmistrza, może rację mają ateiści, ale oni tylko strzelają, oni nic nie wiedzą. To jest tylko strzał. Tak samo mogliby powiedzieć, że wszechświat jest w kształcie trójkąta. Nauka nie jest w stanie tego udowodnić. Może jest, może nie jest. No to każdy tak może taką teorię stworzyć. Ja zakładam, że jakaś siła to stworzyła. Czy to była jakaś superinteligencja kosmiczna, czy jakiś. Nikt tego nie wie. Ale tę istotę się nazywa Bogiem. I nazywanie Bogiem jakichś bożków, którzy tutaj na Ziemi coś robili. Patrząc na ten ogrom wszechświata, no to jest śmieszne, no bożkowie tej planety, tak. Co mają wspólnego z twórcą, z kreatorem? A ja tylko chcę z takim kreatorem, jeśli istnieje, a wierzę w to, bo chcę w to wierzyć, że istnieje, to ja wierzę w wielkiego zegarmistrza, twórcę tego całego mechanizmu, cudownego, wspaniałego mechanizmu. I załóżmy, że się mówi, bo się mówi, że wszystko, co powstało, no to musiało powstać z tej pierwszej przyczyny. Czy była jakaś pierwsza przyczyna? Był Bóg, potem powstał wszechświat. Czy wszechświat powstał z Boga, czyli zawiera się z Boga? Czyli wszechświat jest odbiciem tego wielkiego kreatora i inaczej być nie może. W związku z tym mówi się, sam też tak mówiłem, że wszystko co istnieje należy do Boga jest święte. I faktycznie, są tacy, którzy podzielają te wierzenia, na pewno jest wiele wierzeń, o których po prostu nie wiem, bo nie starczyłoby życia, żeby wszystko przeczytać co ludzie wymyślili, wykreowali w kulturze i sztuce. Natomiast opisywał to w swoich książkach Osho. Opisywał mianowicie taką sytuację, że w jego mieście wyśmiewał się z takiej sekty, małej religii, dżiniści się nazywają. Jak ktoś z Państwa chce wiedzieć więcej, może poczytać. Pamiętam, że kiedyś czytałem... O, przepraszam najmocniej, szanowni Państwo. Się kichnęło mi się. Więc y, pamiętam, że czytałem i, no, nic ciekawego. I ci, ci dżiniści, przepraszam, dżiniści, dżiniści. To są ludzie, którzy byli oblepieni robakami, przynajmniej z tego co pisał oszo, Byli oblepieni robakami i bardzo powoli chodzili, a w ogóle unikali chodzenia, dlatego że chodząc można zmierzyć jakieś istoty żywe. Czyli uważali, że wszędzie jest Bóg i jak najmniej zabijać. Jak najmniej niszczyć, jak najmniej sprawiać bólu. No, z jednej strony można by powiedzieć, że no bardzo niepraktyczne, gdyby tak wszyscy byli takimi wariatami, to nasza cywilizacja by nie powstała. Kibelki, smartfony, komputery, internet, satelity. No, ale jak się zastanowimy głębiej, czyli oni uważają, że to wszystko jest boskie. Ale skoro Bóg był przyczyną wszelkiego życia, to musimy wiedzieć też, że ten wielki zegarmistrz, ten wielki kreator stworzył też co stworzył bakterie, wirusy, pasożyty i teraz wiemy, że są bakterie, mamy ich około ja o tym ciągle mówię, bo to jest rzecz, o której wielu ludzi nie wie. Że są bakterie, można powiedzieć dobre i złe. I te właśnie przymioty dobre i złe. Zmieniają się w zależności od tego, kto z jakiego punktu widzenia patrzy, bo mamy około 2 niekiedy do 3 kg bakterii, które działają na naszą korzyść. Zwiększają naszą odporność, sprawiają, że mamy lepszy humor, biorą udział w trawieniu i cały czas nauka odkrywa, co te bakterie dla nas robią. Czyli z naszego punktu widzenia, to się nazywa mikrobią, mikro, mikro, mikroflora jelitowa. Z naszego punktu widzenia, na przykład z mojego punktu widzenia, ja powinienem te bakterie chronić za wszelką cenę, bo one sprawiają, że jestem zdrowszy, będę dłużej żył, będę miał lepszą sprawność, lepszą pamięć, lepszy humor, mniejszy poziom stresu. Dlatego też powinienem, jako człowiek świadomy, używać antybiotyków praktycznie tylko w ostateczności, bo antybiotyk zabija też właśnie te moje dobre bakterie, które za tyle dobrych rzeczy odpowiadają. Ale z punktu widzenia innych bakterii, które chcą pasożytować i żyć na moim organizmie, no te bakterie są złe. Czy dla mnie są dobre, dla innych żyć, dla innych istnień, które zostały stworzone po to, żeby też sobie pasożytować na moim organizmie. Te moje bakterie w tak są złe. Prawda? Czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Więc ciekawy jestem co powiedzieliby ci dżiniści, a przecież nadal istnieją i już wiadomo od wielu, wielu lat, że istnieją tak. Wirusy. No, wirusy niektórzy mówią, że nie są żywe, ale dobra. Bakterie i pasożyty wystarczy tych dwóch nieszczęść. No i one są w naszym organizmie. Żebyśmy my mogli żyć, nasz organizm musi cały czas, nasz system odpornościowy, tak zwany immunologiczny, musi za, po, za pomocą wielu nieprawdopodobnych mechanizmów zabijać. Dosłownie zabijać te formy życia, żebyśmy my mogli żyć, żebyśmy my żyli, w naszych organizmach dokonuje się rzeź, chciałby się powiedzieć niewiniątek, ale ten kto doznał porządnych takich bakteryjnych zapaleń to wie, że to niewiniątka nie są. Także Państwo rozumieją, no jak można chronić wszelkie życie, jeśli my żyjemy dlatego, bo inne żyjące formy życia są mordowane. No to dobra, powiemy, my robimy dobrze, no bo chronimy swoje dziecko, dajemy dziecku jak antybiotyk, no wiadomo, no chronimy dziecko, to jest oczywista rzecz. Ale przecież te bakterie pasożyty też się rozmnażają. Tak, szanowni Państwo, one też chcą przetrwać. One też mają wolę przetrwania. Nie ma tam świadomości, najprawdopodobniej nie ma tam myślenia, o co dzisiaj sobie na obiadek, o trochę marka sobie dzisiaj skubne. tak? Tam tego nie ma, no ale jest jakiś instynkt, jest jakieś działanie zaprogramowane w genetyce tych stworzeń. Przepraszam, dzwoni telefon. Ja przepraszam, miałem dłuższą rozmowę i, i zapomniałem, co mówiłem. Przepraszam, ale... No chodzi o to, że ciekawe, jak ci dżiniści by za, zareagowali na to, że... No dobra, są cali zawsze nie są cali w robakach. Po prostu robaki, podobne jak ten nosz opisów, gryzały im się w skórę. Całe ciało mi, mieli w robakach. Jak oni by zareagowali? No wypadałoby popełnić samobójstwo w takim wypadku. Bo każdy dzień, ba, dzień, godzina, sekunda życia, to jest śmierć jakiejś tam liczby istnień. A skoro wszystkie istnienia powstały z Boga, to wszystkie musimy szanować. Tylko, że albo my, albo one. Czyli Stwórca, który nas stworzył, stworzył nas z natury mordercami. Czyli my musimy wybierać, które istnienia żyją, a które nie. I my to jako ludzie robimy. Robimy to na poziomie nieświadomym, na poziomie naszych ciał, gdzie. Nasze układy odpornościowe, układy ochronne walczą z istnieniami, które nam zagrażają, a jeśli przegrywają, to umieramy albo chorujemy. Jeśli wygrywają, to cieszymy się zdrowiem i siłą nie tylko zdrowym ciałem, ale też i zdrowym umysłem jasnością myślenia. I jako ludzkość, co robimy? Chodujemy zwierzęta w gigantycznej ilości, w straszny sposób, traktujemy, tak. Żydzi i Arabowie robią ubój rytualny, co jest dla mnie skurwysyństwem największym na świecie, żeby zwierzę na żywca podcinać mu gardło, po to, żeby widocznie się krew nasyciła adrenaliną, kortyzolem i innymi hormonami stresu. Może o to chodzi, nie wiem. Nie wiem, komu to jest potrzebne. Na pewno Bogu z jakiejś pustyni, czy, czy to jest potrzebne. No Co, co, co stwórca tego wszechświata, tych tej wielkiej przestrzeni. No jak Stwórca Wszechświata chciałby, żeby zwykłą krowę katować, męczyć? Po co to wielkiemu zegarmistrzowi? Myśleć tak mogą tylko bardzo prymitywne jednostki. Albo jednostki, które myślą, ale muszą to robić, bo są w jakiejś grupie religijnej, państwowej, ideologicznej. Ubój rytualny jest skurwysyństwem i nie dajcie się nabrać na to, że oni to robią po to, żeby tam Niemcy to robili, a my stracimy. Oczywiście, że stracimy. Ale jeśli państwo ma zarabiać na cierpieniu innych, państwo powinno zarabiać na technologiach, na mądrych ludziach, na kształceniu, na, na nauce. Na tym powinniśmy zarabiać, na tym, żeby produkować dobre samochody, komputery, cuda technologii, a nie zażynać nasze krowy, można powiedzieć polskie, bo skoro są na terytorium polskim, są polskimi krowami, gdyby były na terytorium Niemiec. Byłyby krowami niemieckimi. Zamiast je w obrzydliwy sposób z cierpieniem zabijać za parę złotych, żeby żyć sobie z jad czy arab, coś takiego, halal to się nazywa, to ja pierdolę coś takiego. To ja nie chcę uczestniczyć w czymś takim. Państwo polskie ma być państwem szlachetnym. Byliśmy przez te wszystkie wieki szlachetne, z szlachetnymi ludźmi. Chowaliśmy Żydów najwięcej w Europie, mimo że nas no za to zabijano. No, znamy za to odpłatę. Polska nie będzie zarabiała, moim zdaniem. Polska ludzi moralnych, Polska ludzi światłych nie będzie zarabiała na męczeniu i dręczeniu zwierząt, w imię wierzeń z, z pustyni, tak, 2000 km stąd, to Polska ma zarabiać na technologii nauce i na kadrach mądrych, a na innowacyjności, na technologii, a nie na czymś takim. To jest wielki wstyd dla Państwa zarabianie na czymś takim. Tak więc, Szanowni Państwo, no ale no nie mamy ani samochodów, ani wielu rzeczy. Mamy trochę mądrych rzeczy, no ale w Polsce, jak coś chcesz dobrego zrobić, dziwne siły zaczynają działać, żeby. No wielu, wielu graczom mocnym zależy na tym, żeby Pol Polska była no, kolonią taniej siły roboczej, tak. Tak jak miało być za III Rzeszy, Polacy mieli być niewolnikami do pracy. A przypominam, niewolnik musi być ubrany, musi dostawać leki w czasie choroby, bo jak szybko umrze, to się nie opłaca. Więc to, że dostajemy pensję, to nie oznacza wolności. Gdybyśmy byli niewolnikami zdobytymi militarnie, jak to było w 1939 roku, byśmy mieli praktycznie to samo, może nawet trochę więcej. Bo niewolnika też trzeba utrzymać. No nie może niewolnik to pracować, bo szybko umrze. Tak więc, to, że dostajemy pensję, możemy pójść w lewo, w prawo, skoczyć do góry, zrobić przysiad, to nie oznacza wolności. To nie oznacza żadnej wolności. To jest iluzja wolności. Wolność to jest. Możliwość mm, po prostu bycie zamożnym, wolność to pieniądze, możliwość przemieszczania się, możliwość zmiany wszystkiego w swoim życiu. Ciekawe, co Polak zrobi za 1800 zł pensji, jaką on zmianę może zrobić w swoim życiu? Może pójść w lewo, w prawo, w lewo dostanie pięścią w twarz, od blokersów po prawej dostanie kopa w jaja. jak pójdzie na wprost to wpadnie pod szaleńczo jeżdżące samochody, tak, bo Dziwnym trafem kierowcy, którzy zapieprzają po trasie ponad 200 w Niemczech, jak są ograniczenia, czy w innych krajach, gdzie są drakońskie kary, to jeżdżą powoli. Czyli potrafią jednak. Potrafią. Nie ma to jak, z, nie ma to jak wizja srogiego mandatu, to każdego powstrzymuje. Szanowni Państwo, czyli chcąc żyć, musimy pewne istnienia wybierać, które są dla nas szkodliwe, je eliminować. A pewne istnienia tolerować. No tak żyjemy, no nie jest tak. No słuchajcie, nawet jak weźmiecie największego lewaka, wczoraj widziałem na wykopie poliamoria, czyli tam wielu kochanków, jak jakaś dziewczyna, która w ogóle wyglądała jak chłopak, mówiła pięcioletniej dziewczynce o właśnie poliamorii. No, no po prostu myślałem, że zwymiotuje. tak mi się niedobrze zrobiło. Ochyda po prostu, ochyda. Nawet. Taki największy lewak, taki po prostu hipokryta totalny. Mówiący o życiu, o tym, że jak to wszyscy są równi. Nie są równi. No, przeciętny żyd jest ode mnie dużo, dużo mądrzejszy. Jak jesteśmy równi? Chińczyk przeciętny jest ode mnie dużo inteligentniejszy. Już nie wspominając o wielu Polakach, no ale to już bez przesady. Nie będę aż tak siebie chłostał. Przynajmniej publicznie. Także, szanowni Państwo, nawet największy lewak hipokryta, mówiący o miłości do wszystkich, opluwający innych, to nawet taki lewak, żeby żyć jego organizm musi dokonywać masowych eksterminacji istnień czyli wybiera które istnienia są złe dla niego a które są dobre rozumiem państwo ten świat jest tak utworzony że musimy eliminować to co jest dla nas złe niszczyć to żeby żyć żeby żyć trzeba jeść. żeby jeść trzeba żyć jak powiedział wielki święty major suchodolski żeby żyć trzeba niszczyć wszystko to co temu życiu przeszkadza i czy państwo w to wierzą, czy nie wierzą, czy państwo tego pragniecie, lubicie to, czy nie lubicie, to tak jest. W każdej chwili waszego życia i mojego w tej chwili dokonuje się eksterminacja właśnie tych istot, które chcą zawładnąć naszym ciałem. Bakterie, wirusy, pasożyty, jeszcze tam pewnie znalazłoby się trochę innych istnień. No i teraz przejdźmy, skoro już mamy tę podstawową wiedzę, czyli nie wszystko, co jest stworzone ze źródła należy szanować, należy wspierać. No bo jak będziesz, zaczniesz szanować wirusy, bakterie, no to proponuję, no to można wziąć, nie wiem, no nie wiem, no wziąć jakąś próbkę z bakteriami, tak, no są bakteriolodzy, się tym zajmują, wziąć to, połknąć, nie brać antybiotyku i po prostu umrzeć. No to jak będziesz szanował i wpuszczał do siebie takie złe formy życia, złe dla nas, bo one same z siebie, no po prostu chcą przetrwać, są zakodowane na niszczenie, że one nie robią tego specjalnie, o dzisiaj sobie zajebie Mareczka, nie. Po prostu chcę, jeśli je, tak jest zaprogramowane, tak to wszystko jest nieprawdopodobnie zrobione. Musimy eliminować i zabijać, żeby żyć. I robić to bez wyrzutów sumienia. I czy to nam się podoba, czy się to nam nie podoba, tak jest i tak się dzieje. Jeśli komuś z Państwa się to nie podoba, no to trzeba. Po... Ja do tego nie namawiam, żeby nie było. Tylko mówię, że jeśli ktoś absolutnie tego nie akceptuje, to pozostaje mu śmierć. Bo jego życie to jest eliminacja innych form życia. Nie da się inaczej żyć w tych ciałach. Może kiedyś przeniosą nas do jakichś, nie wiem, robotów, do jakichś metalowych, z jakichś stopów niesamowitych rzeczy. Może nasze mózgi zostaną w jakimś krzemie zamknięte, jakieś kwantowe, będą, może będą cudawianki, albo w ogóle będzie kolejna bo wojna jądrowa i nie będzie nic i znowu zacznie zera. Nie wiadomo. Więc może kiedyś to zmienią, ale przez najbliższych, podejrzewam, 200 lat na pewno się nic z tej kategorii raczej nie zmieni. Gdy pytam mojego tatę, czy będąc inżynierem, jak liczyli na liczydłach, jedna osoba miała kalkulator jakiś prymitywny w ministerstwie w, w Warszawie, że dożyje takich czasów, że będą takie malutkie aparaciki, będzie można z całym światem rozmawiać, za grosze, za jeden śmieszny abonament miesię, miesięczny pisać, oglądać filmy z całego świata, robić filmy. To mówi: Nie, nikt z kadry inżynierów, nikt z kadry tych ludzi, z którymi współpracował. Nikt sobie czegoś takiego nie wyobrażał. Zobaczcie, więc mówienie z mojej strony, że za 200 lat będzie to czy tamto, zdaję sobie sprawę, jak bardzo mogą być później naiwne te słowa albo mądre, nie wiadomo. No to jest tylko strzał, co będzie, a czego nie będzie. To jest tylko strzał, tak jak ateiści strzelają, że to był przypadek. A młodzi mężczyźni strzelają w piękne dziewczyny, licząc, że nic się nie stanie, a potem. Miś! <laughs> Nie, będziesz tatą! Cieszysz się, Mój kurwa się nie uśmiechnąć. Ćwiczy uśmiech w lustrze, żeby wypadł dobrze, bo potem będziesz miał wypominane przez 70 kolejnych lat życia, dzień po dniu. E, także szanowni państwo, przejdźmy teraz do, do pana kanonowicza. Jak, jak wiemy, pan Krzysztof Kononowicz, tak zwany konon, knur, e, bizon, warmiański. <gryw> bizon warmiański. Jest w szpitalu. Staram się tego za dużo nie oglądać, bo niestety ludzie liczą pieniądze, ale nie liczą znacznie ważniejszego zasobu, jakim jest czas życia. Dlatego walczę z oglądaniem szkolnej 17 i ostatnio zapisałem trochę sukcesów. Na przykład udało mi się posłuchać bardzo fajnych audycji, trochę angielskiego słucham, się uczę, ale już tego nie oglądam, po prostu nie marnuję tego czasu. Oczywiście marnuję go nadal, ten czas mija czy tego chcę, czy nie, natomiast yy, yy, przynajmniej coś z tego mam, a nie oglądanie mamroczącego narkomana, czy jakiegoś mitomana, który opowiada, że jest wnukiem Piłsudskiego. Yy, tak więc, szanowni państwo, ale jako jednak od lat oglądacz tego uniwersum, czego, czego się w sumie wstydzę i nad czym bardzo ubolewam, bo straciłem na te gówno po prostu dużo czasu, a pamiętajmy, że jak ktoś ogląda wielkie rzeczy, to będzie go ciągnęło do wielkich rzeczy. A jak ktoś ogląda narkomanów i chorych psychicznie brudasów, to będzie go ciągnęło do prymitywizmu. Więc jak ktoś w życiu ma jakieś ambicje, chce coś osiągnąć, to powinien nasycać swój umysł rzeczami wyższymi, informacjami wyższymi, a nie takim ściekiem, ale jako fan, jako człowiek, który zna wielu ludzi, którzy te uniwersum oglądają, chciałbym coś powiedzieć i właśnie temu służy to te połączenie sakrum i profanum. To jest taki dylemat moralny. Wiadomo, że pan Kononowicz zapracował, zapracował na swoje choroby. Podobno cukrzyca, śpiączka cukrzycowa i udar. Jeśli udar powiązany z cukrzycą, no to udar na pewno był. Na 99% wywołany cukrzycą, bo cukrzyca powoduje oprócz tego, że można stracić nogę, znaczy głównie się obcina stopę tak zwaną cukrzycową, pada wszystko, oczy się psują, serce się psuje, wszystko się psuje przy cukrzycy. Cukrzyca jest tak podstępną, straszną chorobą, bagatelizowaną bardzo. A niestety wszystko, co jemy, wszystko, co spożywamy, ma w sobie cukier. Nawet ketchup ma cukier. Nawet chyba do musztardy dodają cukier. Do wszystkiego dodają cukier. I coś znacznie gorszego syrop glukozowo-fruktozowy glukozowo bodajże. Czy kukurydziano-fruktozowy? Myli mi się to wszystko w głowie. W związku z tym chciałbym Państwu przedstawić pewien dylemat moralny. Jak Państwo wiedzą, Pan Kononowicz, oprócz tego, że się bardzo źle prowadził, nie mył, ja to ilości cukru, które już przeciętnego człowieka, już w wieku 30 lat, by doprowadziły do cukrzycy, więc on dostał od losu, boga, życia. Niesamowity prezent, jakim jest mocne, zdrowe ciało. Bo wytrzymać tyle lat z taką nadwagą, jedząc tak ohydne rzeczy, gigantyczne ilości syfu najgorszego, to trzeba mieć naprawdę zdrowy organizm. Ale nawet zdrowy organizm upadnie, jeśli się nie ma umiaru w jedzeniu i piciu. Dlatego, szanowni Państwo, pewien dylemat moralny. Jak wiemy, pan Kononowicz. W wolnych chwilach uwielbia pisać. Pisze do nosy na wszystkich, zwłaszcza na tych, którzy mu pomogli. Jeśli ktoś przyjeżdżał, dał mu 100-200 zł jakieś zakupy zrobił, on zawsze chciał dowodu. Ludzie, którzy nie dawali dowodu, byli agresywnie wypędzani. Co się działo później? Pan Kononowicz pisał do nosy. Czy co zrobił pan Kononowicz? Na wszystkich ludzi, sąsiadów, ludzi, którzy mu szczególnie pomagali, uwielbia pisać donosy, obświniać ludzi, Wysyłać do ludzi policję, służby, wszystko, co się da. Wielokrotne interwencje policji. Każdy taki donos musi obsługiwać policjant. Wchodzi to w system. To są gigantyczne koszty. Nie płacił podatków, wyłudzał całą masę różnych świadczeń. To był zdrowy chłop, mógł pracować fizycznie. Po prostu nie chciał, nie lubił. Ale to już mniejsza z tym. Chodzi o to, że ten człowiek narobił wiele zła innym ludziom. Narobił wiele zła, wiele świństw. Stworzył też wiele kosztów. No teraz sobie pomyślcie, jak tam karetka co chwilę jeździła, a ktoś naprawdę starsza jakaś pani czy pan umierali na serce. No to karetka się nie może rozdwoić. Polska służba zdrowia nie opanowała mocy schitchi jogicznych, czyli nie, na przykład nie umie, jak ponoć ojciec spio, bilokacji, czyli przebywania w kilku miejscach jednocześnie. Jeśli jechała do pana Kononowicza, który ich wyganiał, to nie mogła być gdzieś indziej na zdarzeniu. Koszty związane z jego donosami, z jego histeriami, z jego wyłudzeniami, z jego pismami, jakby to wszystko podliczyć, te donosy, tę pracę tych policjantów, jeżdżenie tych dzielnicowych, to wyszłoby, że istnienie tego pasożyta ludzkiego, jakim jest pan Kononowicz, idzie, nie wiem, ale myślę, że idzie w grube miliony złotych. I teraz zobaczcie. Ile jest w Polsce nieszczęść? Ile jest dzieci, którym trzeba dać te parę milionów, żeby na przykład, jak na tę dziewczynkę się jako bracia samce radio samiec składaliśmy, na tą małą dziewczynkę, której noga, nogi nie rosły. I ona będzie miała wiele zabiegów. Ja tam wpłaciłem chyba 1500, bo od czasu do czasu, jak pan dobry Bóg dał zarobić, to lubię się też podzielić. Wy też się lubicie, za co serdecznie dziękuję. Tak jak ostatnio przy El Martino i pomogliście człowiekowi, który pomagał innym. Nie chcę mówić więcej, ale. Pomogliście odejść w godności i w, bez bólu dobremu człowiekowi. Pomogliście, to zrobiły wasze pieniądze. Zresztą, ja, mniejsza z tym, już o tym nie rozmawiajmy, bo to wiadomo, ten pan umarł, niech mu, mam nadzieję, że, że będzie mu dużo lepiej po śmierci niż tutaj, na tym padole. Tak więc, szanowni państwo, dziewczynka, której trzeba robić operację, wydłużać te kości. Nie lepiej byłoby to dać na tę dziewczynkę, no ale nie można. Bo gościu sparaliżował policję, sparaliżował służby, boją się go dotknąć wszyscy. Dlaczego? Bo ten system jest tak skonstruowany, że jeden zwany gość piszący non-stop skargi i donosy może zaszkodzić wielu ludziom. To teraz spójrzcie na mnie. Od 14 lat prześladuje mnie jeden gościu. Od kilku lat jego mięso armatnie. No na przykład pan Fejmuchowski, z którym była poprzednia rozprawa we Wrocławiu, prawie 3 lata temu powiedział, że zgwałci moją matkę, mnie potnie noży. Gruź było tyle... Że to się w głowie nie mieści, słuchajcie, niedługo miną trzy lata. On był chyba na jednym albo na dwóch przesłuchaniach na policji, to wszystko. Nie zamknęli go w areszcie, nie było wydanego wyroku, czekam na decyzję, czy prokuratura zajęła się tą sprawą, czy nie. Jeśli nie, to moja gechenna z tym człowiekiem zacznie się od nowa. Bo to jest gechenna, bo ja jestem wyzywany od rana do wieczora, świątek, piątek. Nie ma dnia wolnego, ja nie mam dnia wolnego od w internecie zostało to bardzo dobrze zadbane, żebym każdego dnia był pod presją, pod silną presją stresu, bo oni dobrze wiedzą, że osoba z IBS-em już jest po prostu trafiona stresem i to bardzo, bardzo ciężkimi przeżyciami, więc jeśli ten stres cały czas utrzymywać, to w końcu coś piźnie, tak? Więc albo oni pizną wcześniej, przepraszam za to wyrażenie, albo piznę ja wcześniej. Jak będzie czas, pokażę. Tak więc, szanowni państwo... Tylko powiem Państwu, średnia dla Unii Europejskiej, właśnie takich spraw, to jest 5-6 miesięcy, a w UK, czyli w Anglii, w Wielkiej Brytanii, załatwia się to w 2 miesiące. Dzień, maksymalnie dwa dni po tym nagraniu, byłby zaciągnięty do aresztu, przesłuchany. Za 2-3 tygodnie byłaby wyznaczona sprawa, jedno-dwa posiedzenia, zostałby skazany. Prawdopodobnie za pierwszym razem by dostał jakiś tam niewielki wyrok, nie wiem, 2-3 miesiące więzienia, oczywiście bez zawiasów. I oczywiście potem by się tam. Było sądzenie odszkodowania równie szybkie. A tu trzy lata i ten gościu cały czas robi co chce. Czujecie, to to jest, to jest Polska. Więc pan Kononowicz, tak jak ta rodzina z Podkarpacia, która tą nauczycielkę stalkowała, przecież tam i, i ministrowie, byli szefowie policji się wypowiadali, sprawa znana na całą Polskę, nawet cały wykop się wziął, żeby coś zrobić i nikt nie, nie, nie ma siły na nich. Rozumiecie? Państwo jest bezkarne wobec ludzi, którzy troszeczkę wiedzą, jak działa prawo. No to ktoś zapyta, to dlaczego Marek, ty tak nie robisz, nie wysyłasz pism? Dlaczego? Bo ja jestem normalnym człowiekiem, bo ja bym tego nie mógł robić non-stop. Zresztą mnie by szybko zmiażdżyli, tak? Zaraz by szybko zaczęli. Może mógłbym takie pisma pisać, tylko że ja nie mam tego w naturze po prostu swojej. No nie mam, no, no. czy to jest trudno zrozumieć? No nie jestem gościem, który pisze na innych do nosu, utrudnia życie. Ja całe życie pracuję, staram się pomagać innym. Nie mam tego w naturze, brzydzę się tym po prostu. Napisałem trochę zawiadomień, broniąc się, tak, to prawda, ale w porównaniu do tego, co, co oni zrobili, to jest pikuś mały. Nienawidzę tego, no. Zrobię to, jeśli będzie trzeba, ale w takiej formie, jak robił to pan Kononowicz, on, to jest jego pasja. Wolna chwila to tak, jak ktoś ogląda film na Netflixie czy gdzieś, czy sobie coś na YouTube obejrzy, to on bierze sobie kartkę, długopis i pisze na kogoś donos. I to wszyscy wiemy od lat, że on to robi. Teraz... Spójrzmy na pewien dylemat moralny, no bo tak, mówi się tak, no żyje człowiek, no to wypada mu życzyć, żeby on jednak wyszedł ze szpitala, bo to jest ludzkie, tylko musimy wiedzieć jedną rzecz, że życząc zdrowia i tego, żeby on nie umarł, skazujemy jego sąsiadów, skazujemy całą masę ludzi, skazujemy aparat policyjny, państwowy, wszystkie możliwe służby, które on gnębi i nęka od lat na stres, na utratę pieniędzy. A to są nasze pieniądze z podatków, przecież on podatków nie płaci żadnych, nie płaci za, za prąd, nie płaci za nic. W związku z tym, jeśli ktoś z państwa życzy mu, żeby on był zdrowy, i sobie wyobraźcie Kononowicz zdrowy, przecież te donosy by leciały latami, czyli wasze bycie dobrym, że o to ja trzeba ludziom dobrze życzyć, tak? No wypada, wypada powiedzieć, no ja życzę panu Kononowiczowi, panu prezydentowi, żeby wrócił do tego tak zwanego Belwederu na szkolne 17 i żył. No, tak wypada, no powiedzą, no, dobry, porządny człowiek. Tylko, że te dobre życzenia, jeśli się spełnią, to cała masa ludzi będzie cierpiała. Wiecie, co to jest policja rano? Bo przecież moi hejterzy wysyłają mi policję ciągle do domu. No dobra, teraz już od dłuższego czasu policji nie było, ale w każdej chwili może przyjść. Każdy dzwonek rano to jest strach, czy to znowu policja przyszła. Przecież potrafili wysłać mi nawet policję do domu, że dręczę kota, z którym filmy robię, rozumiecie? przychodzi policja, ja biorę Brajanka, pokazuję im sierściucha, mówię, zobaczcie, kot się przeciągnął, trzymany w rękach, jakoś tak było. Ja mówię, o, to jest kot bity? To jest katowany kot? Pies przychodzi, to, to, to są katowane zwierzęta? No, no spojrzał policjant, spojrzał strażnik miejski, no wszystko było jasne, no donosy. I takich miałem masę, oprócz gruź, śmierci, zdjęć, posesji mojej przyjaciółki. Zresztą nevermind. Chodzi tylko o to, żeby pokazać, jak to działa, że te państwo... Jest tragicznie niesprawne wobec bandytów, a ktoś, kto wie, jak te państwo wykorzystać, co sobie robi co chce. Przecież pan Kononowicz był wiele razy na rozprawie, dlaczego jakiś sędzia go nie złapał za ryj? Dlaczego nie nakazał hospitalizacji, nie zmusił do tego? Dlaczego? Bo byłyby pisane donosy na sędziego przez kilka lat. No tak, ale jak zwykły człowiek pójdzie do sądu, to na niego na taki sędzia bez najmniejszego problemu. Zdarzają się porządnie, ale przeważnie jest wrzask na sali sądowej. Czyli ty zwykły człowieku musisz przeżyć wiele upokorzeń, a jak ktoś jest cwany, zły i ma bandyckie usposobienie, to jemu nic nie zrobią. To jest chore państwo i właśnie to trzeba zmienić. Ale jakoś do zmian, nie, nie, za, specjalnie, nie za specjalnie te zmiany idą. Ja myślę, że to że te pokolenie jeszcze znające komunę, to to się samo pozmienia. Taką mam przynajmniej nadzieję. Więc życząc dobrze, zdrowia i siły panu Kononowiczowi, jednocześnie musicie sobie zdać sprawę, że życzycie wiele zła, wiele tragicznych przeżyć jego sąsiadom, ludziom, którzy przyjdą, debilom, którzy przyjdą robić sobie ze śmierdziuchem obsranym zdjęcie, jeszcze będą mu płacili pieniądze, że on narobi wiele krzywd. Czyli wasze dobro, które nazywacie dobrem, oznacza zło, nieszczęście, nie tylko dla wielu ludzi, ale też stratę pieniędzy. Z naszych podatków, które można by na przykład użyć na nowy samochód dla jakiegoś polityka, tak, czy, <noise> czy nowy dom dla kochanki postawiony, albo może by poszło na jakąś operację dla jakiegoś biednego dziecka, no co jest bardzo wątpliwe. Tak więc, szanowni Państwo, jeśli dobrze życzycie, żeby on wyszedł z tego szpitala, żeby żył, to jesteście publicznie, można Was nazwać dobrymi ludźmi, ale między nami po prostu życzycie źle innym ludziom. To jest tak, jakbyście powiedzieli, życzę. Wszystkim ludziom, którzy mają do czynienia z Kononowiczem, życzę im najazdów w policji, życzę im ciągania po policjach, spraw sądowych, życzę im kipiszów w domu, tak jak będą mocne zarzuty, to będą przeszukania. Czyli życzę im zła. Ale jeśli ktoś powie, że ja bym chciał, żeby pan Kononowicz w spokoju sobie umarł w tym szpitalu, to powiecie, o! On jest zły! Zobaczcie, życzy śmierci nie wolno. Ale jednocześnie będziemy wiedzieli, że ten człowiek. Życzę dobrze wszystkim ludziom, którzy byli prześladowani przez tego wariata. No tak, czy nie? Tak. Wszyscy wiemy, że taka jest prawda. Dlatego właśnie to jest taka audycja sakrum Profanum, gdzie chciałem Państwu pokazać, że no nie wszystko, co istnieje, jest święte. Nie wszystko, co istnieje, zasługuje na istnienie. Ale nie mi o tym decydować. Natomiast gdybym ja miał o tym decydować, a jestem bardzo humanitarny, to bym nakazał. Umieszczenie go w jakimś zakładzie zamkniętym. Ale boją się go zamykać, bo on będzie pisał pisma i skarżył się na doktorów, będzie im zakładał sprawy, będą ciągali tych lekarzy po sądach, po całej Polsce będą jeździli. Czujecie to? Jeden gościu z długopisem i z kartką może szantażować wszystkich: lekarzy, sędziów, prokuratorów, policjantów. Taki mamy kraj. I to by trzeba zmienić. Ale jak? Jak ktoś chce zmiany, no to tłuszcza wychodzi i głosuje na tych, co obiecują kiełbasę wyborczą, a potem nie ma ani kiełbasy, ani niczego innego. Ja w politykę nie wchodzę, bo to jest kurestwo z każdej strony, jeśli by nie spojrzeć, nie chcę się nawet w to mieszać. Nie jestem za nikim, ani przeciwko, nie chcę w ogóle o tym nawet mówić. Natomiast chcę powiedzieć jedno: że nie zawsze ten, kto życzy źle, jest zły, i nie zawsze ten, kto życzy dobrze, jest dobry, może być tylko hipokrytą, który robi coś dla poklasku społecznego. A co ja życzę panu Kononowiczowi? Jako człowiek humanitarny życzę mu, żeby żył, bo trzeba życzyć dobrze, ale żeby go zamknęli w zamkniętym ośrodku. No ale skąd na to pieniądze? Ktoś musi zapłacić. Czy ja bym te pieniądze wyjął? No właśnie. Czy jeśli państwo są tacy humanitarni, demokratyczni, niech będzie w ośrodku, ale w ośrodku trzeba tak zapłacić za panią sprzątającą jego odchody, bo przecież on się nie myje, nienawidzi się myć. I właśnie to też jest, kiedyś o tym nagram, czy on nienawidzi się myć, czy on czerpie rozkosz z tego, że dokucza innym ludziom swoim swodem, bo to wcale nie jest takie proste, te zagadnienie. Trzeba mu na leki dawać. E, opieka lekarska, opieka stomatologiczna. To wszystko kosztuje, szanowni państwo, to są duże koszta. Kto to zapłaci? No co, ci, którzy mu życzą przeżycia? Bo on do pracy nie pójdzie, on już nigdy nic dobrego nie zrobi. Nic nie robi dobrego ludziom, tylko krzywdzi i niszczy. Kto zapłaci? Niech zapłacą ci, którzy mu życzą zdrowia, szczęścia, pomyślności. Niech oni się składają na to wszystko. Na koszty opieki stomatologicznej, na koszty leków, na koszty tych wszystkich badań, które mu trzeba wykonywać przy tych chorobach. Niech płacą. No to byłoby uczciwe, tak? Bo ja na przykład wolałbym swoje pieniądze dać na tę dziewczynkę, żeby jej przedłużali nogi, żeby była sobie mogła normalnie żyć, założyć rodzinę w normalnym państwie. Z chłopem, a nie z inną kobietą i jakieś dziecko z. z z bidula. Jest, są jakieś straszne rzeczy. Boże, jak o tym sobie pomyślę, że, że oni to wprowadzają. Wcześniej czy później to wprowadzą. Ciekawe, czy w Polsce to jest temat na audycję. Także szanowni państwo, trzeba się zastanowić, co tu, co tu życzyć ludziom i jak to wygląda. Czy jest sakrum i profanum. Pozdrawiam państwa serdecznie. Z panem dobrym Bogiem, wielkim zegarmistrzem. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć.